witam. Czy kiedykolwiek doświadczyliście czegoś dziwnego lub strasznego? Zapewne chociaż jeden raz każdy z was doświadczył sytuacji, której w żaden logiczny sposób nie potrafił wytłumaczyć, jednak to, co mi się przytrafiło, zapamiętam do końca mojego życia. Pamiętam jak dziś, że było to w okolicach września 2019 roku. Byłem wtedy w 8 klasie podstawówki, był to piątek i akurat w tym dniu miałem bardzo dziwne uczucie, jakby coś się miało stać. Wiem, może to zabrzmieć dziwnie lub nieprawdopodobnie, ale zanim pomyślicie, że robię sobie żarty, proszę wysłuchajcie mojej opowieści do końca. A więc po zakończeniu lekcji poszedłem do domu, rodziców nie było, a brat powiedział, że pojechali na wesele i będą jutro. Ucieszyłem się z tego powodu, ponieważ mogłem odpocząć zarówno od szkoły, jak i obowiązków domowych. Usiadłem na kanapie i zacząłem przyglądać się ekranowi telewizora. Leciały wiadomości. W pobliżu szkoły numer 1 w Rawie Mazowieckiej znaleziono 24 ciała nastolatków. Z oficjalnych informacji wynika, że była to klasa 8E. Policja ustaliła, że do zbrodni doszło po zakończeniu dzisiejszych lekcji. Prokuratura wszczęła już postępowania w tej sprawie. Wyłączyłem telewizor, po czym upuściłem pilota, który spadł na podłogę. Zamyśliłem się, przecież moja cała klasa miała iść na wspólne spotkania po szkole, a ja miałem dołączyć później. Jednak na początku myślałem, że to tylko sen. Myśl jednak, że to był sen, zniknęła po 10 minutach. Postanowiłem udać się na teren szkoły. Nawet teraz ciężko mi uwierzyć w to, co zobaczyłem. Było to mnóstwo jednostek policji oraz karetek pogotowia. Podszedłem tam jednak, policjant powiedział, że nikt nie może się tu znajdować. Jednak ja go odepchnąłem i poszedłem dalej. Zobaczyłem wszystkie ciała moich przyjaciół i ciało mojej dziewczyny. Policjanci zabezpieczający ślady zapytali mnie, co tu robię i jak się tu znalazłem. Powiedziałem, że jestem z klasy 8E i że tylko ja przeżyłem. Zostałem wezwany jeszcze tego samego dnia na komendę. Opowiedziałem im wszystko, co wiedziałem. Godzinę później wyszedłem z komendy i udałem się w stronę moich bloków. Gdy tylko odszedłem od komendy, zobaczyłem go. Był to facet o wzroście około 185 cm. Miał na sobie czarną bluzę i czarne spodnie. Zauważyłem, że coś trzyma w ręce, jak się okazało, trzymał nóż. Gdy tylko mnie zobaczył, rzucił się na mnie. Jednak ja byłem silny i kiedy obydwoma rękoma trzymałem mu ręce prawą nogą, kopnąłem go z całej siły w nogę, po czym upadł. Podszedłem do niego i spytałem, co chciałeś osiągnąć? Odpowiedział mi tylko, ty jedyny przeżyłeś z wszystkich i tu się musi zmienić. Po czym skoczył na mnie i próbował z całych sił wbić mi nóż w brzuch. Wtedy zauważyłem pistolet wystający z kieszeni jego spodni. Bez chwili zastanowienia chwyciłem za pistolet i z całej siły uderzyłem go w twarz. Mężczyzna stracił przytomność i upadł na chodnik. Zadzwoniłem natychmiast po policję, potem po karetkę. Przyjechali po około 6 minutach, po czym zostałem zabrany na komendę, gdzie wszystko wyjaśniłem. Tydzień później zostałem wezwany na sprawę sądową. Oczywiście wszystko wytłumaczyłem. Oskarżony został uznany za winnego, został skazany na dożywocie, ale natomiast ja do dziś zastanawiam się, czemu zabił całą moją klasę i co bardziej mnie ciekawi, czemu chciał zabić i mnie. Niestety nigdy się tego nie dowiem.